Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Idealnej Mamy. The Sims 3 oczywiście. Bardzo dawno odcinka nie było, jakoś tak się złożyło, że nie miałam weny ani czasu na The Sims 3. Tymczasem jesteśmy dalej z naszą rodzinką i troszkę się u nas pozmieniało, ponieważ dzisiaj dzieciaki będą miały urodziny, więc w związku z tym również pojawiło się piętro, na którym pojawiły się dwa dodatkowe pokoje. A ja zapomniałam zamknąć okna, dlatego efekty dźwiękowe na pewno Wam sprzyjają. Dobra, okno zamknięte, mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. Tymczasem tutaj ogarniemy sobie jeszcze dzieci, póki Chase jeszcze tam w robocie jakieś nadgodziny robi i w ogóle jego minanie. No cóż, tak to już jest. Co ty robisz? Ogarnęłaś to dziecko? A możesz mu też zmienić pieluchę w sumie. Żeby już byli zadowoleni w miarę. Czy w ogóle coś daje, jeśli ty zmieniasz im te pieluchy? Podnosi się higiena? Podnosi, dobrze. No to jeszcze ją ogarniamy i zaraz kupię tutaj torcik. Dwa torciki nawet. W końcu nasze dzieci dorosną. I zacznie się coś dziać, nie? O Boże, te światła są tak prześwietlone, że nic nie widać. Szkoda, że nie ma innego wzoru tego ciasta, ale no dobra. Jest jak jest, nie ma co tutaj narzekać, to jest The Sims 3. A w ogóle zmieniłam fryzurkę trochę Cheryl, teraz jest troszkę, ma krótsze włosy, tak. No. Super. Przyda się gotówka, bo dużo wydałam na nasz remont. Jak możecie zauważyć, mieliśmy chyba z 30 tysięcy, a mamy już tylko 6. Więc troszkę wydałam. A jeszcze mamy trochę ciasno w tym domku. Przydałby się większy stół, większa jadalnia i w ogóle, no ale na razie powolutku będziemy się rozbudowywać. Bo jeszcze mamy mieć w sumie trójkę dzieci, więc przyda się trochę miejsca, nie ma co ukrywać. Wróciłeś? To podejdź tu. Zjesz sobie torcik. Zdmuchnij, może najpierw Charlotte. A ty zdmuchnij Harley. Czy ty masz na... Boże, już myślałam, że ja mu dam na imię Harley i na nazwisko Harley. Boże, co ty masz za strój do roboty? Fu. Dobra, pierwsza będzie Charlotte. Zobaczymy, co z niej wyrośnie. O. Zobaczymy. Pokaż się, dziecko drogie. W ogóle jakoś nie mogę, kurde, tej kamery ogarnąć w tej części gry. Nie wiem, coś mi tutaj nagle nie pasuje. Za rzadko gram zdecydowanie w The Sims 3. No dorastaj, bo chcę zobaczyć, jak wyglądasz. Wow, zostawianie ze sobą kojec i raczkowanie, Charlotte nareszcie stanęła na własne dwie nogi i stała się dzieckiem. Charlotte ma przed sobą mnóstwo nauki w szkole i odrabiania prac domowych, ale jeśli będzie uczyła się pilnie i utrzymywała wysokie oceny, nie ominie jej sukces. Super. O, mogę wybrać jej cechę, ale myślę, że wylosuję i tak. Artystka, geniusz, łatwo jej zachwyca. A zobaczmy dalej. Brak poczucia humoru, gderliwa, pasożyt, jest śpioch, podekscytowana. Co by jej udać? Pracoholiczka. Nie wiem, czekajcie.
Losujemy do trzech. Raz, dwa, trzy. O! No niech będzie. Szczęściara. Jak ty się prezentujesz? Widzę, że masz dosyć taki zgrabny nosek. Tak się rzuca w oczy. Taki szpiczasty jest dosyć. Zaczekajcie, no. A ten? On ma tyle samo latek. On musi mieć w tym samym czasie urodziny. Proszę. A ja chciałam jeszcze zobaczyć twoją twarz z bliska. O, i dobrze, że idzie od razu to do szkoły. Chyba prosiłem, będziemy zobaczyć w kasie, ale obawiam się, że ona ma coś nie tak z oczami. Troszkę mnie to martwi, ale okej. Zobaczymy zaraz, jak dorośnie nasz drogi Harry. Zaraz ich przebiorę i zmienię im też fryzurę. Żeby to od razu było z głowy. No a my się od razu dzisiaj staramy, kochani, o kolejne dzieci, bo tutaj widziałam, że no za 6 dni już będziemy dorosłymi. A musimy mieć czas wychować te dzieciaczki. Od razu mogłaby się trójka urodzić i byłoby z bańki, nie? Jak myślicie? Jest jakiś sposób, żeby urodzić trójkę dzieci w The Sims 3? Chyba się dało. Chyba trójkę można było mieć maksymalnie w The Sims 3. Tak mi się kojarzy. Ale tak naprawdę to nie wiem. Dobrze, to będzie to samo. Zobaczymy, co tu się wylosuje. Ekologiczny? W sumie artysta, odważny, ekologiczny. A zostawię mu, może będzie ciekawie. A ty to w ogóle masz włosy po matce jednak. No, totalnie. Kolor po matce. Dobra, ja muszę ich poprzebierać, bo oni wyglądają straszliwie. Proszę bardzo, tak się prezentuje z bliska nasza druga Charlotte. I całkiem ładna dziewczynka z niej. Tylko zmienić włoski i będzie idealnie. Proszę bardzo, jakiego mamy tu mamy przystojniaczka. Te włoski chyba miał właśnie jak był mały. I chyba mu takie po prostu zostawię, bo chyba mu w nich najlepiej. Ładne dzieci nam wyszły, ładne. I są nawet podobni do siebie, te noski mają podobne. Dobra, na szybko tutaj pozmieniałam im te ciuchy. Coś tam mają, myślę, że będą w miarę zadowoleni. Teraz się po prostu ogarniemy i pójdziemy spać, bo już jest późna pora, a jutro idą do szkoły. O, to się przyda. Zabawkowa kuchenka. Zobaczymy. Harry staje się geniuszem, to bardziej ona powinna stać się geniuszem, ale okej. Do tej wzorowej uczennicy. No, zobaczymy. To ty może jeszcze sobie skorzystasz. To może postaracie się o to dziecko pod prysznicem? Zobaczymy. Zastanawiam się. Może nad jakieś urodziny czy coś? No, na tą sportową akademią to niezbyt. O, to ci mogę zaznaczyć. No, idźcie pod ten prysznic. Trzeba tworzyć dalsze. Dzieciaczki. No, zaszła. O nie, kocie, won. Kocie. Dziecko się nam wyspało o 5 rano, kurde blaszka. Co ty tutaj masz? Złapać owada. Może spróbować. No dobra, druga też już widzę, wstaje. No jak oci chcą, to niech sobie wstają. Niech sobie może zjedzą coś z rana. Ona tak średnio głodna. Ale zobacz, chcesz zobaczyć konika? I zobacz dzikiego konia. On głodny jest. Ty chyba chciałaś poznać. Co ty chcesz? Opiekunką zwierząt. Od razu chcę być opiekunką zwierząt. Bo już zobaczyła konia. No bez jaj. Jesteś jeszcze malutka. O, możesz też zjeść. Co ty będziesz sama robiła, jak wszyscy będą w pracy i w szkole w ogóle?
O rany. Dobra, koniec oglądania. Do szkoły, dzieci. Do szkoły. Ty chcesz odwiedzić galerię sztuki i może od razu po szkole cię tam wyślę w sumie. A ciebie wyślę do ośrodka naukowego. To nie jest takie głupie. O, poznawajcie nowych przyjaciół na wstępie, żebyście znali kogoś tam. Już? No to pa. My się pewnie widzimy dopiero jak wszyscy wrócą do domu, bo tak to nie ma sensu. Dobra, dostaliśmy, moi drodzy, awans kolejny, więc jest dobrze. A moja droga, jak ona miała... Cheryl, tak, Cheryl przesiedziała co dzień przed telewizorem ogólnie, więc... Taka sytuacja, w ogóle ta pokojówka nam w ogóle nie sprząta jak należy, więc... Zastanawiam się, o co chodzi. A w ogóle Cheryl powinna być w ciąży, tak średnio. Jej to idzie, bo nie ma żadnych nudności ani nic z tych rzeczy, więc... Ty wróciłeś? Świetnie. A mama nie zrobiła obiadu nawet. Taką masz matkę. O, ty też do domu. Rachu ciachu. Tata potem po pracy też do domu. Matka teraz się ogarnęła, że trzeba coś zrobić. Muszę zobaczyć, czy o nie mogłem się jeszcze raz pozarać, ale była melodyjka. Ja już nie ogarniam tych Sims, nie ogarniam. Najlepszą ocenę szkoły, ale to nie będzie problem dla naszego geniusza. Franko rozwieszone, pięknie. I chyba nie możemy mieć suszarki, ponieważ mamy ekologicznego syna i on będzie niezadowolony, jeśli będziemy mieli suszarkę do ubrań, więc tak, taka sytuacja. Lekcje odrobione, więc możesz skorzystać. Wziąć sobie prysznic i iść spać, no bo już późno w sumie się zrobiło. Kurczę, strasznie dużo czasu nam ucieka. Nie wiem. A wy musicie spróbować. Czy jeszcze możecie? Nie, no nie macie. Postaraj się o dziecko. W ogóle nie macie nawet Barabara? Jest, postaraj się o dziecko. O nie, czyli coś nie ten. Odpręż się. Przecież była melodyjka, ja słyszałam przedtem. Nie ma. Halo. Nie było melodyjki. Czemu śpisz z otwartymi oczami? Boże święty, ona jest creepy. Coś się chyba zepsuło, niemożliwe. Mi się wydaje, że już na drugi dzień były mdłości. Przecież ciąża w Simsach nie trwa tak długo, chyba. O nie, Harry jest chory. Biedny. A jednak moi drodzy, ciąża w stole jest, będą kolejne dzieci. Czy dzisiaj jest czwartek, święto, dzień śnieżynki, a ja tego nie ogarnęłam wcześniej? Serio? Oczywiście, że tak. Czyli macie wolne przez ten, świetnie. A gdzie jest śnieg? Czy ja wyłączyłam śnieg? Chyba nie. Co to za zima bez śniegu? Hello. A czy wstajesz, bo chyba idziesz wymiotować. Kto tam krzyczy, że głodny? Czy kotki nie mają jedzonka w miseczce? Oczywiście, że nie mają. Proszę bardzo. Zaraz tutaj ponapełniamy. No
dobra, lekcje macie podrabiane. Chciałabyś ulepić bałwana. Szkoda, że niestety nie mamy śniegu. Więc pozostaje ci się, kurde, bawić. O, co masz zakopać? Zakop aligatora. Co się stało z naszą piaskownicą? Czemu się zrobiła czarna? Halo? Przez ten śnieg? Nieustraszony obiekt o nazwie Aligator Zabawka dzielnie wchodzi do jaskini, ale nagle ściany zawalają się wokół niego. Co za dramat. Możesz odkopać? To baw się w piasku. Nie masz śniegu, to się chociaż pobaw w piasku, no co? Co poradzić? I możesz poćwiczyć grę w klasy. Ty wracaj potem do domu oczywiście. Ona by chciała miłosny uścisk. Potrzebujemy sztalugi. Chyba na sztalugę nas stać. Ojciec dostał premię, to może na święta kupi dzieciom rzeczy do rozwoju. Proszę. Proszę bardzo. Patrz, co ci tatuś kupił na święta. A ty, proszę bardzo, ćwicz malowanie. Od razu duże, co będziemy się rozdrabniać. Super, widzę, że dzieci tutaj nasze już tutaj kombinują ze swoim rozwojem. Ale wielkie to jest, nie wiedziałam, że to jest aż takie duże. Okej. Okay. Nie mam pytań. Och, jakby się romantycznie zrobiło. Rodzina. O, zawiadom o ciąży. Może on nie wie jeszcze o tej ciąży. Aha, dobra. Nie upieszysz? Znowu jestem w ciąży? Naprawdę? Tak. Świetnie, po prostu co za reakcja, nie? Okej, okay, nie mam pytań. Poproszę, bo się nie śmieci. No może niekoniecznie. Ja proszę cię, żebyś skorzystał i wziął prysznic. Przy okazji się trochę ubierzesz. A ty co możesz porobić, moja droga, w takim razie? Możesz coś ugotować. Podać deser na przykład. Możesz zrobić placek dyniowy, tak jakoś zimowo mi się kojarzy. Co ty odkryłaś, Charlotte? Jak to już masz trzeci poziom w ogóle? Dopiero zaczęłaś ten... Co tam znalazłaś? Podnieś, oczywiście. Bieg 8. Zaraz zobaczymy, co tam Charlotte odkryła. Nasza genialna dziewczyna. Jak wyleciała. Wow! Że nam to waliło koło domu? I to jeszcze takie drogie? O! Daj prezent. Okej, okay, nie mam pytań. No to sprzedajemy. O, tak to się, mój drodzy, na dzieciach zarabia. Może pójdziemy na to przyjęcie. Kto to został zaproszony? On. Bez niej oczywiście. No to nie. Słuchaj, bierzesz albo żonę, albo wcale nie idziesz, tak? Chodźcie do środka, bo zimno na dworze. No wyszłaś z domu, ciesz się. Co to za ludzie w ogóle są? Nic się tu nie dzieje zbytnio, że tak powiem. A co to jest dobrego? Chińska przekąska. No to weź talerz. Przynajmniej Cheryl wyszła z domu, nie? Ale ją trochę plecy bolą. O, macie pieska! Ale fajny! Drapun. O, dziecko nam się rozbija. Nice. Dobra, niech oni sobie tam zjedzą, a my tutaj wróćmy do naszych dzieci. Jak zjedzą, to niech wracają. Chyba, że pójdą do kina czy coś. No tak, oczywiście, piękny domek z piernika. A czy teraz możesz coś robić ze śniegiem? No w końcu. Buduj iglo. To może ci dzieci pomogą. Co ty teraz chcesz?
Żyć w luksusie, no. Co za dachcie bajki. Naprawdę. Po co ci logika? Ty jesteś politykiem. Ty nie potrzebujesz logiki. Choć z córką pobudujesz iglo, to wam się może relacje podniosą. O, a ty zrobiłaś tą zapiekankę? A nie, to było ciasto dyniowe. Wszystko jedno. To teraz użyj. Skończysz kiedyś ten obraz. I też możesz im pomóc chyba. Ale oni już kończą. To nic. Dobra, mamy iglo przed domem, niewidzialne. To teraz... Lepowana z Charlotte. Rosną wam od tego relacje? Chyba tak. Macie strasznie słabe relacje, bardzo. Ja nie wiem, jak do tego doszło. To, no to zawołaj wszystkich na ciasto. Nie grupę. O, zdążyłam. Ale mała poszła gdzie indziej jeść. A nie, idzie. O, jednak. To by się chce siku bidoluku, to już idź sobie na dół. No i ty. Co się stało? Krzesło ci przeszkadza? No cóż. Ty ile będziesz tego jadł? Gruby chcesz być? Opamiętaj się. Dobra, moi drodzy, a ja będę kończyć. Będę się z wami żegnać. Przegrałam, Boże, chyba z 4 dni, plus jeszcze jeden, jak grałam sama, zanim zaczęłam nagrywać, także masakra. To już za dużo zdecydowanie, więc dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się i pa pa!